W zespole szkolno-przedszkolnym w Słodkowie po raz 11 Towarzystwo Samorządowe przy współudziale gminy Turek wręczyło uczniom klas trzecich gimnazjum stypendia naukowe. Jest tu bardzo dobre partnerstwo zarówno z Towarzystwem Samorządowym Lokalnym, gminnym, ale także z radnymi i z władzami samorządowymi. Oni w dużym stopniu fundują te stypendia, my dokładamy do nich. Też są organizowane uroczystości, które przynoszą taki z jednej strony prestiż samym funduszowi stypendialnemu, ale też dużą radość dla rodziców i dla dzieci, bo przy dużej reprezentacji szkoły, przy udziale władz samorządowych, radnych, rodziców, dzieciaki odbierają dyplomy i to też się liczy. Nie tylko ten walor materialny, ale również ten taki prestiżowy, docenienie ich wysiłku, nauki i tak dalej. Zapraszamy Martynę Kowalec. Gminna Komisja Stypendialna wyłoniła 10 osób spełniających kryteria regulaminu stypendialnego, a były to średnia ocen powyżej 4.0 i określony miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia. To są stypendia naukowe Towarzystwa Samorządowego za wyniki w nauce, za najlepsze średnie. To stypendium miało charakter stypendium również socjalnego, ale dzisiaj mamy taką sytuację u nas w gminie, że mamy dużo środków na te stypendia, a uczniów, którzy by spełniali te kryteria socjalne, już jest coraz mniej. Chcąc w pełni wykorzystać ten fundusz, którym dysponowaliśmy, postanowiliśmy po prostu przyznać te 10 stypendiów najlepszym uczniom z klas gimnazjalnych, trzecich gimnazjalnych naszego zespołu szkolno-przedszkolnego w Słodkowie. Jak wspomniał wójt gminy Turek, to była ostatnia w historii uroczystość, podczas której wręczono stypendia gimnazjalistom. To jest na pewno ostatnia uroczystość, gdzie stypendia są przyznawane gimnazjalistom, ale jak już wspomniał kolega Irek Kolenda, chcielibyśmy to wręczanie stypendiów dalej kontynuować. Nie wiemy jeszcze w jakim kształcie, ale myślimy, żeby te stypendia otrzymywali uczniowie na przykład klas 7 i 8 naszych szkół podstawowych. I prawdopodobnie to się w przyszłym roku stanie już faktem. Niestety gimnazja są likwidowane. To jest bardzo duży błąd. Gimnazja dały aspiracje młodzieży wiejskiej rodzicom. Zdecydowanie poziom skolaryzacji i chęci uczenia się wzrósł. Do tego trzeba dołożyć ogromny wysiłek samorządów. Tutaj to przecież widzimy doskonale, który stworzył warunki, bazę, salę i tak dalej, i tak dalej. I stworzył świetne zespoły nauczycielskie, które już się sprawdzały, zresztą znane są wyniki polskich gimnazjalistów w świecie, bardzo dobre. No niestety jesteśmy po likwidacji, to jest błąd, w tej chwili nic na to nie poradzimy. Natomiast w jakim stopniu to też wpływa na nasze decyzje. Wśród nagrodzonych znaleźli się Justyna Calak, Weronika Dębowska, Sebastian Goździk, Karolina Jońska, Barbara Karbowa, Agata Kaśmierczak, Martyna Kowalec, Kamil Piekarczyk, Kamila Przybył i Paulina Szwedzka. To stypendium, które dzisiaj otrzymałem, przeznaczone na dalsze rozwijanie się edukacyjnie. Być może pomoże mi w wyborze studiów. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, może na rozwój moich zainteresowań. Interesuję się mechatroniką i to chcę robić w przyszłości. Trzeba było dużo się uczyć, dużo poświęcić czasu. No, było dużo wyrzeczeń, ale jednak wydaje mi się, że warto. Jeszcze nie myślałam dokładnie, ale myślę, że na aparat fotograficzny. Zamierzam iść na studia psychologiczne, ponieważ bardzo się interesuję właśnie psychologią. Myślę, że to jest bardziej taka nagroda, docenienie, taki akt, czy symbol, czy gest docenienia pracy uczniów, którzy wkładają w tą naukę, którzy chcą osiągać te dobre wyniki w nauce i raczej widziałbym to w tych kategoriach niż powiedzmy pieniędzy, które mają, poprawić znacząco sytuację materialną danej rodziny. W tym roku z Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego przyznano gratyfikacje finansowe 50 uczniom. W sumie od początku działalności takich stypendiów przyznano 2401.